Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na podsumowanie na podsumowaniu tygodnia, dziś wyjątkowo w piątek. Zanim podsumowanie, to jeszcze takie, taka informacja jedna. Ostatnio wrzuciłem kilka linków do innych filmów z YouTube, żebyście sobie też mogli pooglądać takie spojrzenie innych ludzi, na szkoleniowców, naganiaczy, na góry inwestycyjnych. Jak to wygląda z innej perspektywy. Trochę się. Tutaj zrobiło nam dyskusji, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na, na Twitterze. I bardzo dobrze. No właśnie, fajnie, jak jest jakaś dyskusja, jak ktoś ma jakieś inne zdanie, wypowiada się. Ja to widzę siłę w tym, w dyskusji z kimś, kto ma inne zdanie niż ja. Lubię sobie podyskutować z ludźmi, którzy uważają inaczej, którzy inaczej myślą, mają inne jakieś poglądy na pewne sprawy. Wtedy jest o czym rozmawiać. Jeżeli ktoś potrafi rozmawiać, no niestety większość nie potrafi, ale jak ktoś potrafi, to naprawdę. Coś się fajnego z tego może urodzić. Jak ktoś ma takie samo zdanie jak ja, no to to jest takie poklepywanie się po ramieniu. Dobra, fajnie, też tak uważam. No i to bardzo tu dyskusja nam się nie rozwinie, więc dobrze, że są różne komentarze, które są w opozycji do tego, co ja przedstawiam, co może przedstawiałem też inne osoby. Też tak może trochę. Zdziwienie, dlaczego tutaj podałem jakieś inne kanały, czy ja tu promuję jakieś inne kanały, dlaczego promuję i w ogóle tak jakoś w sumie czegoś wcześniej takiego nie robiłem, i nagle tutaj podałem linki do innych kanałów. No i teraz jest kilka powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że warto wyjść ze swojego pudełka i wskoczyć czasami do innego pudełka, zobaczyć jak inni żyją w swoich pudełkach, jak to wygląda na zewnątrz, no takie poszerzanie horyzontów. No na, na pewno to bardzo dużo zmienia. Kolejna sprawa. Mógłbym pójść po najprostszej linii oporu, tak jak robi to większość ludzi, czyli gdzieś sami coś znajdą, poczytają, potem to sparafrazują, albo CTRL C, CTRL -V, no i przedstawiałem to na swoim kanale. Kreując się na jakiegoś guru inwestycyjnego, nie wiadomo, guru rozwoju osobistego, czy jakiegoś innego guru, to nie jest jakby moim celem i jeżeli będę widział, że zbliżam się do jakichś takich w tym kierunku, to tym bardziej będę starał się odchodzić i tym bardziej będę wrzucał inne, inne rzeczy, inne wypowiedzi innych ludzi, żeby ktoś sobie nie pomyślał czasem, że to ja jestem to jakimś guru inwestycyjnym czy od rozwoju osobistego, czy od psychologii, czy od jakichś innych jeszcze rzeczy. Więc to jest też taki jakby bezpiecznik dla mnie. Jak wrzucę coś innego, in, zdanie innych ludzi, i ludzie, którzy przychodzą na mój kanał, zobaczą inne osoby, to będą mogli złapać jakiś dystans do mnie. Jak ktoś się gdzieś może zbyt mocno e, zaangażuje i zauważy, że to co ja mówię to takie fajne, super i hiper. No nie, myślę, że warto też e, posłuchać i popatrzeć na inne osoby. I jeszcze kolejna sprawa. Kiedyś miałem problem z tym, żeby pooglądać, czy posłuchać, czy poczytać wypowiedzi innych osób, do których powiedzmy może nie miałem zbyt jakiegoś pozytywnego, emocjonalnego stosunku. Teraz nie mam z tym już żadnego problemu. Może do kogoś mogę nie mieć pozytywnego, pozytywnych emocji, ale nie przeszkadza mi to w niczym, żeby na przykład kogoś posłuchać i co ma do powiedzenia. Może coś ciekawego powie. I to, ten jakby poziom no naprawdę otwiera wiele drzwi, bo nie zamykacie się na nowe, potencjalne, dobre rzeczy tylko dlatego, że, nie wiem, kogoś nie lubicie, kogoś nie dużycie sympatią i tak dalej, i tak dalej. No to niestety emocje yy, rządzą naszym życiem i bardzo często jest tak, że to właśnie kierujemy się emocjami, a nie jakimś zdrowym rozsądkiem. I czasami coś byłoby sensownego, ale tylko dlatego, że emocjonalnie sobie z tym nie radzimy, to czegoś nie zrobimy. Więc warto wychodzić ze strefy komfortu, powoli gdzieś tam, czasami coś zobaczyć. Nie mówię, żeby od razu tutaj rzucać się na, na głęboką wodę i coś nam sprawia przykrość, i emocjonalnie czujemy się bardzo z tym źle i coś robimy. No nie, spokojnie, spokojnie. Nie od razu rzym zbudowali, ale warto gdzieś pomyśleć sobie w perspektywie o tym, czy jestem w stanie porozmawiać z kimś. Nie wiem, do kogo. Nie czuję jakichś pozytywnych emocji, mam nawet negatywne emocje, i czy jestem w stanie go posłuchać i normalnie z nim porozmawiać. Bo przeważnie jest tak, i to szkodzimy tak naprawdę sobie, a nie drugiej osobie. O, przykład taki koronny: <laughs> jak jedziemy samochodem, i dużo osób lubi sobie gdzieś pokrzyczeć, czy nie wiem, powzywać innych kierowców. Ci ludzie w ogóle Was nie słyszą, to tak naprawdę tylko siebie. Tutaj hejtujecie, a nie inne osoby, sobie robicie źle. No i to jest jakby taki standard w internetach. Nawet jak gdzieś tam hejtujecie ludzi, ludzie w większości nie czytają negatywnych komentarzy, mają gdzieś co tam napiszecie o kimś. Po prostu spływa to już po nich. Jeżeli ktoś ma dużo hejterów, to to w ogóle nie robi na nich większego wrażenia. Więc pomyślcie o sobie, czyli ten egoizm taki no jest bardzo ważny, bo jeżeli nie pomyślicie o sobie, żeby zadbać o swój komfort psychiczny, to jest właśnie Znowu z tym egoizmem. Altruizm, egoizm, to jest tam lepsze i co ma pozytywny wpływ. Egoizm, jeżeli będziecie myśleli o sobie, żeby nie robić sobie krzywdy, właśnie choćby wyzywając innych kierowców, jadąc samochodem, bo tak naprawdę krzywdzicie siebie, a nie innych, to nagle jesteście o wiele lepszym kierowcą, bardziej skoncentrowanym, mniej nerwowym, lepszym dla współtowarzyszy podróży i tak dalej. Same pozytywy z egoizmu. Może powstać altruizm. No i inaczej może być trochę słabo. I ten altruizm przeważnie rodzi się z egoizmu. Jest mylony, że jakiś taki czysty altruizm powstaje tak po prostu z dobroci serca. No, no, no nie. No nie, tak to nie działa, no ale tutaj myślę, że jeszcze potrzeba dużo wody, żeby upłynęło, żeby gdzieś to przemieliło się i, i osoby, które. Mają wpływ na to, jak ludzie myślą, i jaki jest przekaz psycholody, żeby doszli do wniosku, że a to chyba troszkę działa inaczej. Ja tutaj nie zamierzam zmieniać żadnej rzeczywistości ani żadnych światopoglądów w tej, w tej materii nikogo, ale warto czasami sobie takie zrobić e, przemyślenia, czy jak ja będę sam dobry dla siebie, czy wtedy będę lepszy dla otoczenia, czy, czy będę gorszy. Czy, czy to, że zrobię sobie dobrze i będę na przykład bogatsze, to czy rodzina, która będzie, nie wiem, moja rodzina będzie miała lepiej, bo też będzie miała więcej pieniędzy, czy może będzie miała gorzej? No bo tutaj ktoś powie, dobra, będziesz bogatszy, ale to wszystko dla siebie będziesz miał i nikomu się nie podzielisz i w ogóle sam nie zrobił. Tak? Ile osób jest w stanie sam ze sobą spędzać czas? To nawet jak się nie podzielić z rodziną, to z kumplami, z kimś tam gdzieś te pieniądze trzeba wydać. No, ale mały procent jest już tak skrzywionych psychicznie, że po prostu sam sobie dla siebie zrobić, no to już można pominąć, więc tak naprawdę to gdzieś się szczęście wasze rozpłynie. Tak, jeszcze tylko takie szybkie podsumowanie odnośnie różnych takich guru i szkoleniowców YouTube'owych. Jak tutaj można rozpoznać, już nieraz mówiłem, ale takie szybkie jeszcze podsumowanie w komentarzach możecie też swoje tam dorzucić. Jeżeli widzicie pod jakimiś filmami brak negatywnych komentarzy. No to znaczy, że osoby, które piszą negatywnie, są banowane i te komentarze są usuwane. No bo przeważnie ktoś sprzedaje jakieś szkolenia i to marketingowo działa źle, jak są jakieś negatywne opinie. A ja jak sobie szukam jakiejś opinii, czy to jakieś restauracje, czy coś widzę same pozytywy, to już mi się zapala czerwona lampka. No jak, to nikomu nic się nie spodobało, że może wystrój był nie taki, a może... Ktoś lubi czerwony, a, a, a nie wiem, knajpa była pomalowana na niebiesko, no nieważne co. Yy, nie ma y, czegoś takiego, żeby dogodzić 100% osób. No nie ma takiej opcji. Jeżeli tak wygląda, to znaczy się, że już coś jest nie tak i chyba te negatywne opinie zostały wycięte. A że ktoś napisze w komentarzu pod restauracją, że nie wiem, nie podobał mu się wystrój, albo że kelnerka była brzydka, albo że na przykład nie wiem, nie miał gdzie zaparkować, albo coś. Rzeczy, które dla mnie nie mają znaczenia, ma znaczenie to, żeby sobie dobrze zjeść, żeby jedzenie było e, świeże, dobrze zrobione, no to te komentarze negatywne mi nie przeszkadzają. A mistrzem mistrzów mistrzów to już jest w ogóle brak komentarzy pod, pod filmami. To już w ogóle takie filmy można omijać z daleka, bo to już totalne dno, to już sięknięcie muł i zagłębienie się jeszcze, jeszcze głębiej. Kolejna sprawa to już też jest standardem yy, na, na YouTube'ach, Powtarzanie w kółko, że to nie jest porada inwestycyjna. To, co ja mówię, to, to nie jest żadna porada inwestycyjna i nie powtarzajcie tego. I ja tylko mówię własne zdanie i w kółku to, to samo. To no. no, bardzo uważajcie, jeżeli ktoś tam w kółko powtarza, no to znaczy się, że aha. bierze pod uwagę, że ktoś mu kiedyś zarzuci, że coś powiedział, że coś tam. On tutaj powiedział, że tak będzie i nie będzie, i teraz będzie oskarżał, i w ogóle już 100 tysięcy zabezpieczeń. No, jak ktoś jest sprzedawcą marzeń, handlowcem, oszustem, no to musi się zabezpieczać na 100 tysięcy poziomów. Wiadomo, że żyjemy trochę w takich dziwnych czasach, gdzie niby wolne słowa jest, ale jak powiesz coś za dużo, to nagle możesz dostać 5 tysięcy pozów od innych ludzi. No więc to też jest e, taka e, sprawa, że. Nie do końca taka prosta, ale to jest bardzo często wyróżnik takich filmików, że to jest to nie jest porada inwestycyjna. Bardzo często jest to zbyt duża pewność w predykcjach. Ja wiem, co będzie, tak będzie i w ogóle super będzie. Wydźwięk emocjonalny jest taki, że tylko w górę i nie ma opcji, że w dół. Że... Mimo, że ktoś tam powie, dobra, ale może spaść ewentualnie, ale. Tak naprawdę ludzie odbierają filmy emocjami, a nie technicznie, nieświadomie, nie co ktoś mówi, tylko bardziej emocjonalnie odbieramy. Im większe emocje, tym lepszy odbiór danego filmu, więc tutaj też działanie na podświadomość na emocjach ma bardzo duży wpływ i też na to uważajcie. W tych emocjach przekaz mega pozytywny, a że ktoś tam w między trzech zdaniach powie, że a może spać, to większość ludzi tego nawet nie usłyszy i nie zauważy. Więc to zbyt duża pewność. W predykcjach też, też może być takim, e, taką lampką ostrzegawczą. No i to, co już mówiłem nieraz, że jak ktoś powtarza w kółko, że robi to dla was, specjalnie dla was, to robi. To jest hipokryzja poziom hard. Po prostu tak mega hipokrytą trzeba być, żeby wciskać ludziom taki kit, że robi się to specjalnie dla nich, że te webinary darmowe. Że te filmiki kręcone i to wszystko to jest specjalnie za darmo, tak z dobrego serca, po to tylko, żeby tylko po prostu ci ludzie nie tracili, żeby zarabiali, bo przecież no, ja się tak martwię o, o ten świat i o tych ludzi i, i ja to dla nich wszystko zrobię. A to, że potem sprzedam szkolenia za gruby hajs, nie, no to przecież wiadomo, że zrobiłem szkolenie, no muszę wziąć pieniądze. A to, że ludzie są już nakręceni i zmanipulowani. Tym darmowym kontentem, a nie, to nie, to przy okazji, nie, to nie są żadne techniki manipulacyjne. Nie, 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 to wcale nie jest tak, jak wam się wydaje. Nie, nie, nie. A to, że skasowałem wszystkie negatywne komentarze, a nie, nie, tam nie było żadnych komentarzy, nikogo nie zbanowałem nigdy. Wszystko jest super i w ogóle. No a więc tutaj zauważyłem, że dużo ludziom już szajba odbiła i palma wyskoczyła już z sufitem, po prostu jak już wpadli w jakieś samouwielbienie i samozachwyt. Tak sobie nawet myślę czasami porównując się do innych, to jest też bardzo dobre porównać siebie do innych, innych do innych. Ogólnie porównywanie się i ocenianie, no to jakby jest esencja życia, żeby jakoś funkcjonować w środowisku, trzeba przez cały czas się porównywać, i porównywać innych i oceniać, no bo inaczej się nie da, bo też możecie usłyszeć takie teksty, nie oceniaj innych, nie porównuj to jest złe i w ogóle, no ale jak masz funkcjonować w życiu, jak się nie porównasz, nie ocenisz, no to musisz jakoś mieć jakiś poziom odniesienia. Jeżeli byś był sam we wszechświecie, świecie, nie miałbyś się do kogo porównać ocenić, to w ogóle twoja ocena jaka Mówię, Jaki byś był? No, no nijaki, no tak naprawdę musisz się do czegoś odnieść i, i ocenić. I tak jak moja predykcja z zeszłego roku, e, że, że nie będzie nowego ATH na Bitcoinie ten short przy tam 10 tysiącach. I tak pomyślałem sobie, że gdybym akurat miał rację ja, albo gdybym e, na przykład e, tutaj. Przed olina i zapakował się, że polecimy w górę, i, i miał rację w ten sposób. No, no duże ryzyko też jest takie, że też bym gdzieś pewno poszedł w takie klimaty. No, ja tutaj, tak jak na początku mówiłem, te bezpieczniki sobie czasami robię, więc staram się, jak już widzę, że gdzieś tam trochę zaczyna mi odpalać szajba, to, to staram się sam jakby z automatu hamować, no bo to źle się z tym, z tym czuję. Na Większość ludzi się czuje dobrze, jak jest uwielbianych super, jak fajnie, jaki ty jesteś, super inwestor, trader i w ogóle zarabiasz tyle, hajsów, tak jak ty, no to działa na ego. No. ja mam już coś takiego, że jak ktoś tu miłech na mojego, to tak mi się zrobi trochę słabo, bo to, to, nie, no komplementy, jak najbardziej, jest fajnie słyszeć i lubię, przyjemnie, jeżeli są zasłużone. Ale łechnanie jego i już potem tak grupowo to już no, no nie jest, nie jest to, to, to przyjemne i, i prowadzi do raczej bardziej e, negatywnych w perspektywie czasu emocji niż pozytywnych. Na chwilę może tak, ale gdzieś sobie zdaję z tego sprawę w przyszłości. Więc, więc tak paradoksalnie znowu cieszę się, że, że popełniam te błędy, że tutaj się dużo pozmieniałem ostatnio i i robię trochę inaczej niż wcześniej, bo no może lepiej, gdybym gdzieś się zapędził. Tak jest, no czuję się z tym naprawdę dobrze. No czuję się jakoś tak swojsko dobrze i nie muszę szukać jakiegoś poklasku. Nie muszę niczego udowadniać. Jak ktoś mi mówi, że tutaj gdzieś spoko fajnie, no dobrze. Jak ktoś dzięki mnie zarobił, ktoś dzięki mnie nie wiem mniej stracił bo dało mu się oferować kapitały, jak najbardziej, super. No ale jak ktoś gdzieś tam jest za mostowych też mogę mu zawsze powiedzieć, no ale stary, popatrz, ja też się mylę. Tutaj twierdziłem, że Bitcoin nie przebija TH i przebił. Tutaj yy, myślałem, że spadnie niżej, nie wziąłem pod uwagę tego, że można stopy procentowe obniżyć do zera albo poniżej i trzymać je. I, no, i tak dalej, i tak dalej. No, można wziąć, nie wziąć wielu czynników pod uwagę i to jest naprawdę fajne, jeżeli się widzi te swoje błędy, widzi się to, co się zrobiło źle, i czuję się, że, że możesz sobie na to pozwolić. Nie masz spiny takiej. Nie mam takiej spiny, że sprzedajesz szkolenie, i nie mogę sobie pozwolić, że, że się pomyliłem, że ktoś będzie tutaj chciał zwrotu kasy za to szkolenie, bo on niestety nie zarobił, a stracił. Że okazał się to chłom w tym szkoleniu. Nic nie ma tam ciekawego, tylko po prostu jest to co w darmowych filmikach i w ogóle już. Wiedza nieaktualna, w ogóle to, to jest za drogie i chciałbym zwrot pieniędzy, ale zwrotu się nie da i nagle czułbym jakiś taki dyskomfort, więc musiałbym popełniać kolejne błędy, banować i, i w ogóle i tak dalej i kasować wszystkie negatywne komentarze. Musiałbym nie dopuszczać do siebie myśli, że mogę popełnić błąd, że w ogóle jestem słaby, bo przecież mam tylu klakierów wokół siebie, z koło ludzi mnie uwielbia, więc nie mogę popełniać błędów i... No bardzo, bardzo życie, życie guru jest, nie jest usłane różami i no przeważnie się źle kończy. Emocjonalnie yy, jest rzeźnia. Dużo youtuberów gdzieś, którzy osiągnęli sukces na YouTubie, to no niestety ma problemy z depresją, z różnymi innymi chorobami psychicznymi i fizycznymi. Ale na Instagramie, fejsie, YouTube czy na innych tam portalach pokazujemy jak to super pięknie i wspaniale. Ja jestem tutaj traktowany jako taki pesymista kryptowalutowy czy finansowy nawet. Nie przeszkadza mi to, ale z drugiej strony, jak sobie zamykam komputer, to cieszę się życiem po prostu. Jestem zadowolony z tego, co zarabiam, z tego, co mam, jak żyję, jakich mam znajomych, jaką mam rodzinę, jak to wszystko funkcjonuje, bo Pasuje mi to, no po prostu jest super, no nie muszę nic tutaj udowadniać, nikomu i pokazywać, jak jest błąd to pokazuję, popatrz, zrobiłem błąd, jak ktoś mi wypomina błąd, no tak, był błąd i będzie jeszcze, kolejne błędy będą, super. Jest, o to, o to mi właśnie w życiu chodzi, żeby sobie żyć, a nie robić coś na pokaz i, nie wiem, robić z siebie kogoś, kim się nie jest, ale, bo tak trzeba. Tego warto, warto oglądać inne osoby, warto... Wychodzić ze strefy komfortu. Warto też oglądać osoby, które są mistrzami w sprzedaży, w manipulacjach. No ja to bardziej teoretyzuję. No w praktyce to przeważnie byłem po tej drugiej stronie, a więc gdzieś ten kontakt praktyczny miałem dość spory z manipulantami. No ale to jednak najwięcej Wam powie ten, kto jest mistrzem w tym fachu, a nie ja. No ja tutaj. Mogę dużo powiedzieć, ale mówię, no nie jestem tutaj praktykiem, ale jakieś techniki manipulacyjne, które gdzieś z nami stosowałem, no były w jakimś ograniczonym zakresie. Wiadomo, że każdy gdzieś tam stosuje w życiu jakieś, ale, ale powiedzmy w takim poziomie, że już nabijanie ludzi w butelkę i oszukiwanie i mówienie im, ściemnianie, że ja dla was kręcę te filmy darmowe, bo taki dobry jestem i chcę dla was dobrze i w ogóle tak chcę was uświadomić, bo wy jesteście tacy głupi i nic nie wiecie, to ja wam powiem, co jest, w ogóle jak świat funkcjonuje, bo wy pewnie nie wiecie. No to już jest tak słabe, że po prostu aż mi się słabo robi. Ale żeby nie było mi tak słabo, to przejdźmy do przeglądu rynków. Bo ostatnio mówiłem: czerwona lampka, zaczęło się dziać coś na rynkach, a tu mamy odregowanie. Od poniedziałku jest w miarę spoko i nowe ATH na SP, NASDAQ, nowe ATH, fang, w górę, DAX. No, DAX trochę nam tutaj w trójkącie został. Eee. Anglia, o jest odreagowanie, ale na razie tak powoli. WIG, nowe ATH na warszawskiej giełdzie. Kiedy było ATH? O, nie było tak dawno temu. W 2018 nawet było ATH. WIG 20, nowe ATH na WIG 20. No nie, tu nie. Na WIG 20 ATH to mieliśmy w roku 2007 i od tego czasu, czy było 3900, mamy 2200. No, prawie 2000 punktów niżej. Witamy w, na polskiej giełdzie i w spółkach z WIG 20 na większych spółkach. No niestety plama na całego. Nie będziemy już się rozwodzić dlaczego, po co, na co. Ale WIG 40 też idzie na swoje ATH. Miało być tak źle, a jest tak dobrze. No, przez cały czas jest dobrze. I teraz. E, taka ciekawostka, bo kolejne kraje zaczynają podnosić swoje stopy procentowe. Fed nie podnosi, twierdzi, że nie będzie podnosił. 2023 w ogóle, może kiedyś tam nie, teraz nie i w ogóle nie opłaca się. Węgry podniosły, czyli ten obszar nasz najbliżej Węgry, Czechy. Polska nie będzie podnosić, daj pan spokój. Inflacja 5%, jaka inflacja? To, że do tej inflacji nie wliczamy ceny prądu. Ani ceny żywności nie nieważne, nieważne, to nieważne, że tam inflacja ludzi, którzy yy, tak naprawdę robią zakupy w sklepie, to pewno jest z 10 albo z 15 już w ostatnim czasie. Nieważne. W ogóle to nie jest żaden problem. 2% kiedyś tam jakiś poziom inflacyjny, 2% to nasze oficjalne dane bez żywności i paliw wynoszą 5%? Nieważne, to wszystko nieważne. No właśnie, właśnie ważne, jest bardzo ważne i ważne, żeby się nie zamykać w takich pudełkach, jak niektórzy się pozamykali i potem ciężko podjąć jakąkolwiek sensowną decyzję. Może się okazać, że to tak za Stanami wszyscy szli mocno, a teraz gdzieś Stany mogą zostać w tyle, w ogonku. No Tylko Stany sobie zdają sprawę, podniesienie stuprocentowych powoduje zwałę na giełdach od, od razu. Jak to zrobić, żeby tego tak nie zrobić? No Chyba się jakoś nie da. I nagle cały system emerytalny zaczyna padać w Stanach Zjednoczonych, bo przecież tam z giełdy głównie emerytura. No, no wszystko, wszystko jest jakby, kurczę, teraz tak uwiązane, że gdzieby nie pociągnąć, o no to będzie źle. Tylko źle teraz, jutro, za tydzień, za rok, za 10, za 15. Hmm. Ale na razie przez cały czas jest coraz lepiej. Ogólnie jest fajnie, pieniądze są, ludzie mają pieniądze, a z tych pieniędzy się, się rodzą takie rzeczy, że kupujemy. Kupujemy wszystko, sztuka, yy, zegarki, o moda na no zegarki to już od, od dłuższego czasu. Ogólnie na, na wszystko co gdzieś trzyma wartość, jest jakaś ograniczona tego podaż. To jest, jest gigantyczny popyt, jakieś kolejki są, się robią jak za czasów PRL-u. Yy, kryptowaluty, no teraz mamy sporą korektę, może już po hoście jesteśmy, ale też kupowanie NFT, kupowanie cyferek, bo można i tak dalej. Kupowanie nie wiadomo czego i to co kiedyś już mówiłem nieraz, że moda, moda najważniejsza I, i teraz Bitcoin. Już jest ta Restore value, taka narracja, że Bitcoin zastąpi złoto i w ogóle zastąpi wszystko. No, złoto też jest trochę takim nośnikiem wartości. To bardzo ciężko zarabiać na złocie, bo on tam utrzymuje wartość. Ale ostatnio jest dość mocno hejtowany i ta wartość w złocie też Patrząc na inflację, to wcale tak, tak to złoto w górę nie idzie. Powinno iść dużo bardziej. No i nagle, czemu tak ludzie kupują te inne rzeczy? Raz, że mają pieniądze, dwa, że to inflacja, na no chcą się ochronić tej inflacji, trzy, że, że moda. No i jakby w tym całym otoczeniu, no, no ciężko nie kupować czegokolwiek, no skoro kupisz taki zegarek i, i zarabiasz. Kupisz takie krypto i zarabiasz. Złoto, o zasadniczo też trochę gorzej. Gdzieś akcja też, no. Tylko kupować. Tylko kupować, no jakby. No nie ma innej opcji, że czemu coś innego pasowałoby zrobić. Tylko jak sobie spojrzymy na fundamenty, choćby na takich kryptowalutach, na, na bitcoina, no to może się okazać, że tutaj fundamenty to bida. Bida, że aż, aż normalnie słabo. Fundamentem bitcoina, największym, 90% fundamentu, to jest spekulacja. Bez spekulantów po prostu bitcoin spada, spada, spada i spada. A kim są ci spekulanci? Bitcoinowi to są te osoby. Taki mem jest bardzo fajny, jak goś rzuca e, pod e, do, do garażu w szczelinie pod bramą. Najpierw tam rzuca, jakieś drobne, dostaje więcej, coś rzuca jeszcze więcej, i potem wrzuca wszystko co ma, i już nic nie zostaje z tego. To właśnie taka szukanie. Kolejnego naiwnego, kolejnego frajera, który odkupił nas drożej. Ja kupię to teraz. Tak naprawdę nie ma to jakieś. Kupienie zegarka, jeszcze można w tym zegarku chodzić, no, sprawdzać godzinę. No, ale już 15 zegarków to już bardziej idziemy w kolekcjonowanie niż wchodzenie, chociaż też można w różnych. No, są o wiele bardziej użyteczne rzeczy niż, niż bitcoin, ale kupujemy bitcoina, bo, bo cena rośnie. i głównie dlatego. Jak kupowałem Bitcoin na 2011, to głównie z dwóch powodów. Dlatego, żeby zarobić. No, prawdopodobnie to był główny powód, a drugi gdzieś tam idea, za tym jakaś stała i tu mi się przeświecała Faktycznie tu finanse, no zmiana systemu. Gdzieś byłem zajawiony tym wszystkim kryptowaluty, zmieniamy system. Tu banki złe, Bitcoin dobry i taka taka tam narracja. No ale wszystko się pozmieniało trochę. No na tym bitcoinie to już zarabiają banki, fundusze, mainstream wszedł. No. Więc zaraz jak to przeciwko systemowi, czy system sobie nagle tego bitcoina zaadoptował bardzo dobrze i, i czepie na tym kasiorem. No i nagle ma mawia ludziom, że to storowaliu. No to wystarczy, że nagle się okaże, że się zmieni moda, nie będzie mody. Największym zagrożeniem dla bitcoina jest to, jakby tylko stracił pozycję lidera. Stracenie pozycji lidera na bitcoinie. No to jest po prostu gwóźdź do trumny, bo jest dużo projektów, które są bardziej wartościowe. No i teraz dużo firm, no taka firma Micro Strategy która sobie kupuje Bitcoina bo, bo może, bo ma pieniądze od inwestorów, którzy wpłacają Hajs i, 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 i kupuje. Bo żeby kupić, musi jeszcze więcej kupić, żeby tę cenę utrzymać, no ale no może się tej ceny nie da utrzymać tak. Może, może cena spadnie, że, że Chińczycy tutaj naprawdę te decyzje, które podejmują Chińczycy, no to mają wpływ na gigantyczny świat. I tak jak większość poczuła na Stany i moda szła ze Stanów, to nagle dużo z Chin zaczyna wypływać. No właśnie, no Chiń, Chińczycy banowali bitcoina już od wielu lat, już chyba z kilkanaście razy, ale teraz e, powoli jest fizycznie. Ukrócenie handlowania bitcoinem i fizycznie ukrócenie kopalni bitcoinowych. I znowu, kryptomaksymaliści, że to super, hiper, fajnie, jest tak super, bo przecież to będzie większa decentralizacja, już nie będą Ci Chińczycy kopali w większości, tylko będzie na całym świecie ten bitcoin. I no, tylko może Chińczycy na tym zrobili szmal, zarobili kupę kasy na kopaniu bitcoinów i teraz się za to weźmie świat zachodu, a może się już nie opłacać i będą sobie dokładać ile już kopalń padło. Bo taka jedna kopalnia gdzieś w Kanadzie też była duża, która padła i niestety, sorry. Inwestorzy, którzy zainwestowali, o polska kopalnia przez krypto e, maksymalistę jednego z początkowych e, ludzi, którzy tu w Bitcoina uwierzyli, też już padła. Można by mnożyć, takie skamy różne też popadały. Więc no, z kopaniem bitcoinów, to jak już Chińczycy, Chińczycy z tego wychodzą, to może już się okazać, że z tym kopaniem może być słabo. Ethereum kończy z kopaniem, więc chyba era, era kopania powoli gdzieś dobiega końca. Tylko mam takie wrażenie, że to takie yy, przez cały czas gotowanie żaby. Dużo się zmienia, tylko ta zmiana następuje nie tak w sekundzie, w minucie, że budzisz się następnego dnia, żyjesz w nowej rzeczywistości. No, nie, no, żyjesz w tej samej rzeczywistości. Troszkę się zmieniło. E, o, bardzo dobrym przykładem obrazującym, jak to wygląda, jest jak patrzysz na siebie w lustro. Patrzysz na siebie w lustro codziennie, no i nie zauważasz zmian. No ale jak popatrzysz na swoje zdjęcie sprzed 10 lat i na obecne, to kurde coś się zmieniło. Ty mentalnie dalej wydawało ci się, że tak jak, jakby sprzed 10 lat. Dziwne, nie? Tak ci się wydawało, że w sumie nic się nie zmieniło, ale porównujesz te zdjęcia, chyba jednak jest jakaś zmiana no, po tych 10 lat. No i właśnie to samo następuje. Teraz jesteśmy w fazie tego przejścia, Niektórzy mówią, że wielki reset, tutaj wywalenie systemu finansowego do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. No to się dzieje przez cały czas. Niektórzy mówią, że chcieliby żyć w takich czasach wielkiej zmiany, jak 89., wtedy można było duże miliony zarabiać. No ale właśnie teraz jest ten czas. Tam to 89. to nie było, że z dnia na dzień, sekundy na sekundę się coś działo. No nie, no były jakieś zmiany. Wiadomo, jakieś przełomowe, jakaś ustawa, coś, gdzieś wprowadzenie. Różne wprowadzały zmiany, ale to było tak powoli, to szło tak naprawdę w perspektywie lat. I teraz też to się dzieje. Więc ciężko nam złapać tą zmianę. Jeżeli codziennie obserwujemy, obserwujemy jakąś lekką zmianę. I to jest jakby yy, bardzo trudne, żeby uchwycić co się zmieniło, skoro codziennie yy, mamy, jesteśmy bodźcowani tym, jak patrzymy codziennie w lustro. Dlatego na przykład też czasami lepsze efekty mają osoby, które patrzą na wykres raz na tydzień albo raz na miesiąc i wtedy podejmują decyzję. Widzą tę zmianę, co się porobiło? Inwestują długofalowo i to w zupełności wystarczy czasami spojrzeć raz na tydzień. A najgorzej czasami mają ci, którzy co, patrzą codziennie, czasami niektórzy uwiązani w komórce alarmy w ogóle inwestują długofalowo, ale patrzą co godzinę, jak tam kurs się zmienił. Wiem, bo sam tak robiłem. Na początku nawet na no czasach jadąc, mówię już nie będę patrzył na nie no gdzie. Rano od razu jaki tam mamy wykres albo... Zaraz wstanę, co się tam dzieje. No właśnie, ciężko, ciężko potem wyjść z tego i ciężko złapać dystans, zauważyć te zmiany, bo jak przez cały czas coś się zmienia, to ciężko to zauważyć. I teraz wracając jeszcze do tego mojego filmu sprzed tygodnia, że tam czerwona lampka zapaliła się i nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje. Nowy ATH, nowy ATH zrobił. No kiedy była ATH na Wigu? No właśnie, nic się nie dzieje. No dzieje się, przez cały czas się dzieje. Zaraz tutaj przejdziemy dalej. Tylko. Te zmiany dzieją się powoli, ale jednocześnie dzieją się, i my musimy, jakby, złapać tą zmianę. Dobra, leźmy dalej. No, giełda w Szanghaju, mamy odreagowanie. Giełda w Japonii, jakiś ten bo też odreagowanie jest. Transport. Na transporcie tutaj widać. Wszystko w górę, w górę, tak fajnie, techa, ale transport, no, no, odbicie jest, ale jakie, jakie malutkie w porównaniu do tego spadku, jaki tu był. No i kryptowaluty, mamy odbicie, ale to na krypto jeszcze. Więcej, jak przejdziemy do krypto. I teraz krypto. Bitcoin. No, trzy dni takie świeczki spory, ale co się tutaj wydarzyło w ostatnim czasie? Przebiliśmy lokalny dołek, przebiliśmy 31 tysięcy, przebiliśmy 30 tysięcy, przebiliśmy trzecią linię wsparcia trendu wzrostowego. Przebicie trzeciej lini linii to zmiana trendu, ale ta linia została przebita i kurs został wybrany, wyszło górą, więc, więc zasadniczo. Jest OK i jest obrona, bardzo dobre miejsce na odbicie. Zresztą tutaj było w bardzo małym, w bardzo wąskim gardle było dużo spad na 31 tysiącach, na 30 tysiącach, na 28, 000, na 27, 000. ta linia trendu wzrostowego też 3500, więc dużo spadł i to dużo gdzieś było nastawionych ludzi na kupowanie. To jeszcze. Kojarzyło mi się jedną rzecz odnośnie, że tam grubasy gromadzą i coraz więcej grubasów ma dużo, dużo bitcoinów. Największymi grubasami w bitcoinie kto jest? Giełdy, kryptowaluta, giełdy. Na giełdach jest najwięcej bitcoinów. Na giełdach. Gdyby giełdy to, co mają u siebie, by zrzuciły nagle. Dlatego bardzo byłoby niebezpieczne, gdyby jakaś duża giełda została zhakowana, bo po prostu jest wtedy wysyp, wodospad bitcoinów. No, i przez cały czas grubasy gromadzą, bo grubasy to są giełdy. Czyli gromadzą ludzie, czyli przeciętni ciułacze, czyli ta drobnica, która trzyma pieniądze na bitcoiny na giełdach, bo nie jest w stanie się ogarnąć i trzymać ich w swoim portfelu, bo tak jest wygodniej, łatwiej, tak są przyzwyczajeni, mają zaufanie do giełd, do instytucji. Więc te grubasy to przeważnie giełdy. Największe grubasy to największe giełdy te mniejsze grubasy są też mniejsze. No giełd jest sporo na świecie, więc tych grubasów też jest sporo. Więc podpieranie się argumentem, że grubasy kupują, no to nie wiem, czy to jest dobry argument, bo jest, co prawda, więcej tych bitcoinów na giełdach, ale jak więcej na giełdach, tym większy potencjalny możliwy zrzut może być. Więc to tak może być nieciekawe. No dobra, ale mamy to odreagowanie, czyli tutaj zostało to wybronione i no, w miejscu jak najbardziej możliwym trend boczny. Gdzieś w połowie tego trendu bocznego Dolna Banda Dziś 28, 27, Górna 41. Co się to może wydarzyć? Na giełdach w górę. Na Bitcoinie to odrakowanie za bardzo nie. Są pozytywne, Mikrostrategy kupuje, no ale to, to jakieś drobne, no już pół miliarda, no spoko, pół miliarda wpakował raz i tyle. No i co? Kupił tam górnicy, sprzedali. No i ale to ktoś musi więcej kupować, żeby to szło w górę. Z Chin pewno górnicy wyprzedają się z tych bitcoinów, które mają koparki, gdzieś są likwidowane, kopanie są likwidowane, przenoszone gdzieś do innych krajów, albo w ogóle nie spada, trudność na bitcoinie spada, spada hash rate, więc coraz mniej się kopie, no to jest jakby logiczne z tym, że Chiny odpuściły, więc no, kopanie opłacalne jak trudność nam spada, no ale jakby doszliśmy do takiego piku na na Bitcoinie przynajmniej przy ilości operacji jest, można popatrzeć sobie kiedy były szczyty na Bitcoinie i wtedy kiedy ta sieć była zapychana. No sieć już na Bitcoinie nie jest zapychana jakby tak jak w 2017 było to tak samo teraz było w kwiecień, maj, gdzie tam sieć zapychana. Wcześniej już od, od stycznia była zapychana przez cały czas i teraz już jakby Light. Ludzie już nie przesyłają tych Bitcoinów no, tutaj takie bardzo to są ciekawe. Oznaki tego, że no, niestety, ale te szczyty możemy mieć już za sobą. No zwłaszcza, przez to czas wisi to widmo tych podwyżki stuprocentowych. Akcje jeszcze cisną w górę na maksa, no ale pytanie, jak, jak długo będą cis, cisnęły. cisnąły? Uważmy inne krypto. Trochę tutaj zrobiłem przemieszanie w tych, które obserwuję sobie. Te bardziej, powiedzmy, dla mnie. Z większym potencjałem są wyżej, z mniejszym niżej. Myślę, że tak bym do sobie układał, to ma jakby sens. Tak, no Ethereum, jako ta waluta, która no, potencjał ma jak najbardziej duży. Może się okazać, że będzie jeden wielki nie wypał wejście na Ethereum 2.0. Nie przewidzisz tego, ale według mnie dalej potencjał szczególnie jest większy. Szczególnie jak widzę, co się, co się dzieje w Chinach. Ja już bardziej obserwuję, co się dzieje w Chinach niż w Stanach, bo to już. Coraz bardziej Chińczycy rozdają karty niż stany. Oczywiście nie na giełdzie, bo to Wall Street, jednak dalej yy, wszyscy patrzą, co się dzieje na Wall Street. Ale przejście na POS, wydaje mi się, dobre. I tu znowu krypto że nie, POS jest zły, bo to centralizacja i w ogóle POW jest lepszy i tak dalej. No POW to jest droga donikąd. No, to to jest tak, jak z ludźmi na ziemi, że. Lepiej jest, jak się rodzi tych ludzi więcej i dzietność jest dodatnia. Czyli, że coraz więcej przybywa nam ludzi. No nie, no nie, bo w końcu braknie miejsca na Ziemi, braknie zasobów, więc nie. No nie jest to dobre. Na krótką metę tak, bo fajnie, coraz lepiej, coraz więcej młodzi pracujących starszych i w tym systemie, który mamy emerytalnym tak, ale na dłuższą metę nie, no bo jednak więcej ludzi, więcej, więcej. No to no, planeta jest ograniczona. no no nie rozszerzy się, no, no, no nie ma takiej opcji. Gdzieś podróże, podróże w kosmos i zasiedlanie innych planet, no to na razie możemy sobie wsadzić między bajki, może za jakieś 100 lat, no chyba, że tutaj sztuczna inteligencja będzie wyskoczyła w kosmos i po prostu będzie przyspieszenie, no ale nie wiem czy sztuczna inteligencja będzie tak bardzo chciała kolonizować inne planety i tym bardziej pomagać człowiekowi. Może nie, więc w jakiej perspektywie tu myślimy? O, może fajnie na początku i tak, ale w dłuższej perspektywie coraz więcej, coraz więcej energii. No, no nie, no bo w końcu dochodzimy do jakichś absurdalnych poziomów, że zapotrzebowanie energetyczne jest zbyt duże. No nawet jak. Bo teraz jeszcze jest taki ostatni desk ratunku dla bitcoina, zielona energia. Jak już jest atakowany bitcoin, że tyle energii zużywa, to zielona energia. Zielona energia po prostu. No, to jest to, co pozwoli przeżyć Bitcoinowi. No nie, a dlaczego nie? No bo tak mówię, coraz więcej tej energii, więcej więcej, nawet zieloną energię ze słońca i tak dalej, to potem się okaże, że po co zużywać na Bitcoina, jak są inne rzeczy, a mamy tak gigantyczne zapotrzebowanie na, na energię, na przykład Polska to ma tutaj deficyt energetyczny i Chiny budują ileś tam kopalni w miesiącu, w tygodniu, czy dziennie węglowych, no po prostu jest gigantyczne zapotrzebowanie, więc, yy, więc tu doszucanie jeszcze kolejnych elementów, które tą energię pożerają, no nie jest dobrym pomysłem, coraz więcej jest na prąd, samochody elektryczne, no, no jakby prze, prze, przejście całkowicie na zelektryfikowanie transportu no będzie jeszcze więcej pożerało tej energii elektrycznej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, więc no, no nie no, patrząc perspektywicznie po, nie, no po prostu nie. Jakby no, nie widzę tutaj możliwości, żeby się ta koncepcja utrzymała. Ale mówię, perspektywa może być trochę dłuższa. Może to nie być kwestia roku, a może już z roku. Pewne moje predykcje no, są w ogóle nie trafione. A niektóre są trafione, tylko timing trochę nie bardzo. No. Więc no, ciężko, ciężko wszędzie idealnie trafić. Eee, nie doceniam czasami mody, teraz już. Zdałem sobie już sprawę, tak jak nawet nakręciłem filmik o tym i napisałem, jak moda jest najważniejsza na rynkach. To jednak mimo wszystko nie doceniłem mody. Moda po prostu rządzi. I pomimo, co już może być do dupy, ale i tak będzie modne, więc ludzie będą to kupowali. Zobaczmy inne: BNB. A podobnie jak ETH, też jeżeli Binance się utrzyma giełda, to myślę, że potencjał. Jak najbardziej. A, to już drugie plusy, że ETH deflacyjny, bo tutaj ktoś mi pisze, że bitcoin jest deflacyjny. No jaki bitcoin deflacyjny? Jaki guru wysłuchacie, debili, którzy wam takie rzeczy opowiadają? Przez no, cały czas jest do dróg nowych bitcoinów. Do dróg nowych inflacja, tak? Jakbyśmy spalali, byłaby deflacja. Biorąc pod uwagę, że gdzieś tam są gubione bitcoiny, może i ubywać, ale nie wydaje mi się, że więcej byłoby gubionych niż, niż nagle y, robionych nowych, więc tutaj Bitcoin będzie deflacyjny, jakby zostanie wykopane wszystkie Bitcoiny i potem gdzieś będą gubione, więc będzie jakaś deflacja. A w Ethereum mamy przejść na system deflacyjny. spalanie Ethereum przy, przy opłatach. Więc tu mamy no, czasami gdzieś w komentarzach ktoś rzu rzuci takim babolem zaczynając tak, Prezes, Ty w ogóle technicznie się nie zdasz, jesteś zacofany z dupy, w ogóle nic nie wiesz i ja Ci tu powiem, Bitcoin jest deflacyjny. Mówię, kurna, no nie wiedziałem. Skąd Ty takie, kurno nowości stary wziąłeś? No ale ludzie się na, nasłuchają różnych swoich guru i potem powtarzają, a no, nie mają pojęcia jak technologia działa. No To są jakieś podstawy, są podstawy. BNB też jest przez cały czas palone, więc też tych tokenów jest mniej. To są tokeny deflacyjne. A nie bitcoin inflacyjny. Tak, żeby już było jasne, żeby już nie było w tych komentarzach. Nie, piszcie w komentarzach, róbcie z siebie debili. Znaczy, znaczy nie to, żebym tutaj tak sarkazmem, trochę sarkazem, trochę nie. E, bo też jednak. Zrobienie z siebie debila to nie jest jakieś coś złego i to, żeby nie, nikt już nie napisze w ogóle złego słowa ani komentarza sprzecznego, bo, bo wyjdzie, że jest debilem. No nie, no ja też w życiu robiłem się debila nieraz i pewno nieraz zrobię siebie i to no, czasami, no, czasami warto, żeby sobie coś uświadomić, czasami warto, żeby podyskutować, więc może nie powinienem aż tak ostro reagować. Ktoś może nie wiedzieć, to może zostać wmanipulowany, ktoś po prostu był święcie przekonany, bo tak kurde wszyscy powtarzają, więc pewno to jest prawda. Bitcoin Store of tak mówią. A nie jest? Ja Przecież jest. A że tam to, dobra, nieważne. No nie, nie, więc jak najbardziej piszcie komentarze, które się są sprzeczne z tym, co ja tu mówię. Yy, tylko nie piszcie, że tutaj ja się nie znam, aby się znacie i potem piszecie jakąś taką bzdurę. No bo to świadczy o was. Tak naprawdę, sami sobie stawiacie laurkę, jak wyzywacie kogoś i yy, mówicie o kimś nieładnie, albo oceniacie kogoś. No i to jeszcze czasami dorzucacie do tego emocje. Ja czasami bardzo mało pytam, yy, czasami bardzo mało gdzieś yy, dopytuję o kogoś. Mnie wystarczy, jak ktoś mnie zadaje pytania i sam mówi. Ja już nie muszę nic więcej pytać. No, naprawdę, większość ludzi przez to, co mówi, to, co pyta, już daje świadectwo samym sobą, samym sobą, samy sobą samymi słowami. No czasami nie trzeba więcej dopytywać. Ja już wszystko wiem, może nie wszystko, no, ale wiadomo, że. No, szanujcie innych osób, a będziecie szanowani. Nie szanujcie innych, a będziecie pomijani. Guru Wam tego nie powiedzą. Dlatego ja nie jestem gór. Bo, bo powiedziałem. Dobra, nie nieważne, no Lejdźmy dalej. Matic. Matic wyszedł z trójkąta dołem. Bije tutaj w tą, w tą linię od dołu. No i co? Jakiś trend spadkowy, ale Matyk tu potencjał bardzo duży. Dalej widzę. Sol. Sol. Mocny spadek, ale mocne odbicie. Cardano. Też potencjał nadal. Teta, jakaś taka gigantyczna flaga, ale też potencjał na no, odbicie. No, myślę, że jakby tu Bitcoin poszedł. A! I przez cały czas jesteśmy w takim schemacie i to jest jeden schemat, który nie pozwala gdzieś że nie pozwala, no bo tam niektóre tokeny to wybijały bardzo dużo, ale gdzieś nie pozwala temu rynkowi mm, wejść trochę na inny poziom. Bitcoin spada, no to wszystkie te czołówki. Tutaj w sumie mam czołówkę y, krypto. Czówka leci za Bitcoinem, jeszcze bardziej spada w górę, to, to człówka może iść w górę. Jakby przez cały czas jest ten syndrom tego Bitcoina, tego pierwszego i tego lidera, który ciągnie, jak ten pasterz idzie taki już przeorany przez, przez życie w ogóle na kroplówce, e, przez instytucje. Jak już podłączą kroplówkę z Fedu do Bitcoina, to już chyba całkowicie mój światopogląd runie w gruzach. Nie, no oczywiście nie, ale to będę już po prostu się tak. Nabijał wtedy oficjalnie z bitcoina i z tych kryptomaksymistów, że zmienią system. Jak Fed będzie pompował bitcoina, że po prostu śmiech na sali. Ale wtedy to miliony za bitcoina, jak najbardziej możliwe, no, jak mamy nieograniczoną ilość gotówki. Już, już pośrednio gdzieś to tak wygląda, jak te fundusze zaczynają ładować kasę w bitcoina. No ale, ale spokojnie, jeszcze, jeszcze nie otwierajmy szampana. Dobra, lećmy, lećmy dalej. Wiczeń. Wiczeń tu mocno zanurkował. Monero. Monero też mocno zanurkował, ale przystosowaliśmy do Uniswap. Podobnie, no te wykresiki widać, to przetestowaliśmy ostatnie lokalne dołki. Z technicznego punktu widzenia wygląda to tak słabo, że no, raczej to spodziewam się, że te dołki zostaną poprzebijane niż że się utrzyma. To przypomina mi się, e, przypomina mi się to co było na Bitcoinie tutaj. Że tu większość na mówiła, wyjdzie górą, wyjdzie górą, nowy ATK, prezes chyba dołem, Psz, poszło dołem, nowy dołek, no ale potem poszło górą, więc e, jednak tam przez cały czas strategia kupowania i uśredniania się sprawdza dla Bitcoina. Pytanie jak długo należy się sprawdza, bo gdzieś te wszystkie kupowanie dołków się opłacało, bo idziemy na nowe szczyty, nowe ATH i, i z każdym rokiem coraz wyżej. Więc się opłacało pomimo tego, że tu chwilowo było wyjście dołem, więc też taki hejt z mojej strony może być źle rozumiany, bo jak najbardziej się opłacało nawet kupować tu, a potem sobie dokupić jeszcze za, za trójeczkę, pomimo, że spadło prawie o 50%. Bo perspektywa była 60 tysięcy. Oczywiście nie wiem, jak będzie później. Tylko tak mówię, że to bardziej ten wykres, co tu widzę, przypomina mi tamto taki trójkąt zniżkujący, gdzie mamy poziomą krechę postawioną od góry, coraz niższe górki i dołek na jednym poziomie. No, niestety, tak to mi wygląda na razie technicznie. Technicznie większe szanse są na spadki niż na wzrosty. Pewno znajdzie się 15 techników. Bo 15 tysięcy tych, którzy technicznie, to na wzrosty. To na wzrosty też bardzo fajnie, bo w takim spadku yy, też nawet mówiłem, że odregowanie w jednym filmie jak najbardziej, ale odregowanie poszło tylko, że takim nie Ale po tak dużym spadku spokojnie 50% odregowania jest możliwe. Dobra, lećmy dalej. Chain Link. No, podobna sytuacja. Tron. Widzę, że Tron yy, gdzieś jednak pomimo tego, że przed te kasyna, to może tu nie być jakiejś rewelacji z tego trona. Przynajmniej na razie hmm, raczej tron będzie tu wypadał z mojej listy, niż będę tutaj gdzieś w inwestował. XRP, pomimo tego, że gdzieś tam mainstream wchodzi i w ogóle banki przesyłają. No jakoś też już XRP słabo, Zilika. fajnie, fajnie, ale też coś, coś ostatnio yy, do Zyliki tak słabo to patrzę, mogę wam też powiedzieć, zdradzę wam sekret, tylko na tym kanale, Nikt więcej wam tego, nigdzie tego wcześniej nie widzieliście, pierwszy raz. Nie wiem czy nie widzieliście, pewno nie, no ale też dobra bez tych tekstów manipulacyjnych, nawet się nie nadaje na, na sprzedawanie. Specjalnie dla was. Średnie, kraczące, 30-210. Czemu takie? Bo szybciej niż 5200, te lepsze. Nie nie wierzcie w 5200, 30-210. Najlepsze średnie kraczące na świecie. Tylko na Bitcoinie działają i nie tylko. Ale dobra, nie o tym. Zauważcie, że krzyż śmierci na Zilice, na XRP nie, ale już blisko. Tron blisko, Chainlink. Jem nam już tutaj przybiło. Engine blisko. Uniswap blisko. Monero blisko. Wiczeń blisko. a trochę dalej. Teta. Zobaczcie, że to tak prawie w poziomie. Cardano. Zobaczcie. Jaka duża odległość. Sol jeszcze większa. Matic. Uuu, jaka duża. Jak to prezes se poukładał? Oprócz ETH i BNB, bo tutaj tadeus się miesza. No i tak se prezes poukładał te, waluty, te krypto. Biorąc podróżne, jeszcze inne czynniki BTH i BNB wrzuciłem ustawiamy na góry, Taki jeden wskaźnik średnie krożące, gdzie pokazują nam jak duża korekta i w jakim miejscu jesteśmy. Tam się już poprzecinało Bitcoin, no przecięło się. Chodzi o to, że no no bardzo łatwo tu widać siłę danego rynku, jak jesteśmy wysoko, a tu gdzie się przecięło Polkadot, no już Patrząc tylko na jeden wskaźnik, nie Glaznot, nie, nie Onchain, średnie kroczące tylko dwie i to jeszcze takie z dupy 30-210. A można tyle z nich wyczytać, no. Która krypto lepsza od drugiej? Prezes, ty wariacie świrusie, co to opowiada jakieś herezje, takich, takich wskaźników i takich wniosków to jeszcze nikt nie wyciągał, pogięło cię na maksa. Może, nie wiem, ja takie wyciągnąłem. Nie powtarzajcie tego w domu. To nie jest porada inwestycyjna, ale olina musicie załadować. Tak, tak. No więc yy, taki właśnie wniosek z tych średnich krążących. dlatego sobie co jakiś czas włączono. I tutaj Polka Dot miała swoje 5 minut, ale Polka Dot wydaje mi się zbyt pokomplikowanym projektem. To raz, a dwa, że te jakby projekty, które mogą wisieć na Polka Dot, jakieś ograniczenia. Tam są te ograniczenia, które ilościowo tych projektów, no nie, no coś. Nie widzę tego, po prostu tego nie widzę, więc marketing zajebisty, fajnie weszło, ale. Może przyszłościowo też, dlatego ta polka do gdzieś zjechała u mnie niżej. Fe, sztuczna inteligencja to już w ogóle yy, można sobie dać siana. Pokażę agi, które się zmieniło na agi, zdorzucili jeszcze więcej agi. Yy, no po prostu jakieś rozwodnienie to już jakaś tragedia. Więc, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to może nie będzie miał tutaj swojego reprezentanta w tokenach żadnego ciekawego, więc to też tak mega słabo. Litecoin, no, Litecoin jako eksperyment na emeryturę, ale też radzi sobie słabo. Może być jakimś czarnym koniem długodystansowym, który po prostu już inne tam wyzioną ducha 15 razy padną, a Litecoin będzie jeszcze bieg. No, przez cały czas przewaga jest taka, że Litecoin jest wszędzie tani. Duża płynność i ogólnie jest akceptowalny, jest spoko, tyle. Taki cichy konik, nic się tam nie dzieje w ogóle, zero, zero newsów. Ale raczej bym go na ten moment nie polecał. Stelar, jako młodszy brat XRP jeszcze gorzej, Doge, i tutaj, czemu dodge tak nisko? Przecież prezes, znowu tutaj, sam se, sam se przeczysz. No tutaj mówię, że poustawiałeś według tych średnich to taka, to widać, że przecież to dodge sobie radzi bardzo dobrze. No tak, radzi to bardzo dobrze. Do tweeta, kiedy Elon napisze, a wiecie co, z tym Dodge'em to se żartowałem. I ten, no, tsz, w dół. Taki żarciek, taka nam się buduje jak głowa z ramionami duża. Albo nawet już się zbudowała, może już wyszliśmy dołem. No, z dodżem... Dodge handlowało się Doge zawsze tak samo. Kupujesz, zapominasz i czekasz na wystrzał i sprzedajesz i potem znowu czekasz aż spadnie, będzie orał odno i znowu se kupisz i nie wiem, o nie wiem, czy kiedyś może dawno, dawno temu handlowałem, no jakoś nie, to, to przerasta chyba moje moje jakby podejście do tego do, do inwestycji dodge. Chyba zbyt zbyt mi się to kojarzy z hazardem inwestycja w dodge. A. Nawet ciężko mi tam drobne wrzucać. No i CP, jaką tutaj, jako konkurencja w ogóle dla internetu. Mamy spadek od wejścia coraz niżej, coraz niżej. E, robi nam się, co nam się tutaj robi, tu nam się parabola robi. Jak słyszę te parabole, jak słyszę te teksty, że parabole na kryptowalutach, albo że nie było paraboli. No kurwa, no nie było paraboli na, na Bitcoinie, bo była hiperbola. Hiperbola. Zapraszam do mojego filmu, w którym pokazuję, czym się różni hiperbola od paraboli. A tutaj nagle kurna załamanie i dupa. No faktycznie tutaj na tym Bitcoinie to nawet ta hiperbola taka. No słabo, słabo tak patrząc. Zwykle jest dzienny, ale na tygodniowy to już mamy hiperbole jak malowanie. Asymptota gdzieś tu przecięta, i trz. a tu nawet jeszcze no, końcówka taka niezbyt ciekawa. Dobra, ICP, hiperbole, hiperbole, nie parabole. A tutaj jest spadki, to parabola. Albo też hiperbola, no ale to hiperbola zależy no, też tak, żeby tu zmierzała do jakiejś takiej asymptoty, takiej poziomej. No, też może być, jak najbardziej. Jak najbardziej, bo jakby tu miała być parabola, no to znaczy, żeby tu nam nie odbiło. Nie odbiło nigdy, a tu hiperbola, gdzieś tam wypłaszczanie tego wykresu. I, I jak najbardziej pytanie, czy to będzie już dead z tej waluty? Wydaje mi się, że nie. Że powinno być odbicie, ale no, tak jak widać, że już po. Coraz mniejszy kąt jest tych spadków. Jak popatrzymy na wykresie logarytmicznym, to jednak procentowo nie, bo dalej idziemy tak samo w dół. No, tym już trochę widać, więc myślę, że jednak coś z tego może być. Dobra, bo zagadałem się dzisiaj. Czasu mało, a tu trzeba jeszcze obrobić indeks dolara. Mamy odbicie, wszystko wyglądało. Ta czerwona lampka, co mówiłem. No taka korekta. No. Ten tydzień może być korek korekcyjny i kolejny. Strzała w kosmos, Euro USD. To korekta, no, ale patrzcie, ta korekta jest słaba. No jeżeli sobie Fibonacci'ego rozwiniemy. Od górki do dołku, no to mamy odbicie 23%. No co to jest? To jest nic. Ale żeby nie było, że to, tak mało czasu. Ale... Spadliśmy trzy świeczki i odbicie 38%. No, na razie te odbicia nie są za duże, więc mogą być tylko odbiciami korekcyjnymi. tak jak tutaj spadek. Tutaj przyjęliśmy do mini trendu wzrostowego. Europę, no tutaj trend boczny, wiele się nie dzieje. Do dolara mamy tutaj też odreagowanie i do funta. Zobaczmy, co się dzieje na surowcach, bo to jest złoto. No też są. Maksymaliści kruszców, złota, srebra. No ze złotem trochę tak jak z bitcoinem, oczywiście nie, nie tak, no ale w tym sensie, że mm, jak będzie moda na złoto, to może to wyskoczyć mosto w kosmos, ale gdzieś coraz mniej jest mody na złoto, coraz bardziej odchodzenie od tego. Oś, tam Chińczycy, może Rosjanie coś tam kupowali, trochę złota, nawet Polacy ostatnio kupowali. Pytanie, czy to było nabijanie w butelkę. Jak się zaczną walić waluty fiducjarne, to będzie no, szukanie gdzieś czegoś, gdzie będzie można przechować wartość. No wtedy nie wiem, czy złoto. Kwestia mody, jaka będzie. Tu mamy spory zjazd. Ostatnio no, umocnienie dolara, spadki na złocie, na złocie większe spadki niż dolar nam się umocnił. No i doszliśmy do niebezpiecznych poziomów. To jeszcze powyżej tej linii trendu i powyżej ostatnich dołków. No ale robi się niebezpiecznie. Srebro w połowie tego kanału, palat. No to mamy dość spore odregowanie Platyna też, jakieś odregowanie miedź też mam odragowanie. No, ja to widzę tak, że te odragowania są odragowaniami. Może być tak, że e, przejdźmy na jeszcze indeks dolar albo euro USD że to było po prostu czysta korekta i lecimy w górę i jak najbardziej to możliwe. Patrząc na to, co się dzieje na giełdach i na indeksach, że. Nic się nie stało, czysta korekta na S&P i nowe szczyty, Nasdaq w ogóle też i wszystko fajnie i wspaniale. Może tak być pod uwagę, no teraz na pewno bym nie ładował kasiory w akcje czy w nieruchomości, bo jesteśmy tutaj na lokalnych szczytach. Lepiej gdzieś tam kupować lokalne dołki niż szczyty, nawet w dłuższej perspektywie. No. Oczywiście, może się tak zdarzyć. To, że ja bym nie ładował, nie znaczy, że ludzie nie ładują, bo właśnie no, tam wolumen jest spory, ale chodzi o to, że może się zdarzyć, że pójdziemy w tą inflację jednak i Stany pójdą w zaparte jeszcze większy do dróg, no bo tak trzeba będzie zrobić, jeżeli te stopy nie będą podnoszone, i kasa będzie szła jeszcze bardziej, ładowanie i przeciążenie systemu jeszcze bardziej. No i bardziej przeciążony, tym bardziej się będzie wykrzaczał później. No to jakby tak może być. i Tego nie przewidzimy. I moja predykcja na, na to, że jednak tak kolorowo nie można rumakować nad druku, to jednak może się okazać, że można. I, i kolejna pomyłka, że może jednak da się tak przyjechać z tym koksem. No wydaje mi się, że nie, bo trochę świat już tam się dzieli gdzieś tam są te stopy podnoszone. Ale znowu z tą pandemią. Wyskoczymy na jesień z kolejną pandemią albo z tą samą w nowym wydaniu. 15 wersja wirusa i no i dupa będzie, nie? Pozamykamy się i pytanie czy. Czy to zamknięcie będą kraje w stanie wytrzymać? Myślę, że ludzie raczej już puszczą, puszczą im hamulce wtedy. Jest na dłuższą metę. Może to już tak nie być kolorowo, a ludzie się już zgodzili na tamten lockdown, to teraz to już tym bardziej. No jak poczuli ze wolności wakacje, to myślę, że jak przyjdzie ich stłamsić w domach, to przyjdzie w kurs dość spory i raczej tak kolorowo nie będzie. Bo ludzie wiedzą, czym, czym to grozi, a szczególnie ci, którzy gdzieś tam prowadzą biznesa. Tu lobbystów jest sporo, może gdzieś tam nieoficjalnych, ale jednak się sporo dzieje na zapleczach politycznych. Dobra, tyle dzisiaj na dzisiaj. Na weekend. Miłego weekendu, miłego odpoczynku, uśmiechu na dziś, na jutro i na całe życie. Uśmiechajcie się do siebie i do innych. Bądźcie szczęśliwi i nie oszukujcie innych. Nie róbcie szkoleń za hajs i nie mówcie ludziom, że robicie to z dobrego serca, bo jesteście hipokrytami do kwadratu. Dzięki, do usłyszenia. Do następnego razu. Pa!